Kierowca Renault tuż za mostem Pionierów skręcił nagle w prawo i potrącił jadącego rowerzystę. W wypadku rowerzysta został ranny, a sprawca wypadku zbiegł z miejsca, nie udzielając pierwszej pomocy. W wyniku wypadku rowerzysta Michał Kordek doznaje licznych obrażeń ciała, z których najcięższe to wieloodłamowe złamanie obojczyka i uraz ucha, który skutkuje częściową utratą słuchu. Leczenie w szpitalu w Zdunowie, a potem w domu trwa do 26 października. Do tej pory nie udało się odnaleźć sprawcy, mimo że całe zdarzenie zarejestrowała kamera zamontowana w jadącym z tyłu autobusie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi zachodniopomorska policja. Michał Kordek ma 27 lat, pracuje w firmie doradczo-szkoleniowej. W dniu wypadku jechał rowerem w sprawach służbowych na Prawobrzeże. Nie rezygnuje. Zamierza prowadzić śledztwo na własną rękę. Chce dotrzeć do kogoś, kto potrafi przy pomocy specjalnych filtrów odczytywać tablice rejestracyjne ze złej jakości zdjęć. Liczy, że to pomoże mu odnaleźć sprawcę.